16. Wystawa rolno-przemysłowa w Zduńskiej Woli zgromadziła tłumy, które od rana spacerowały po powiatowym międzyszkolnym ośrodku sportowym, gdzie ponad 130 wystawców prezentowało różnorodne towary i usługi. Z roku na rok impreza się rozrasta. Pierwsza wystawa liczyła niewiele ponad 30 wystawców i ograniczała się do tematyki stricte rolniczej. Po kolejnych edycjach została zmodyfikowana i obecnie jako regionalna wystawa rolniczo-przemysłowa gromadzi tysiące odwiedzających nie tylko z terenu powiatu zduńskowolskiego, ale i sąsiednich. Świetnie zorganizowane przedsięwzięcie, dziejące się właśnie już 16 lat corocznie. Prezentacja tych, którzy produkują, którzy wykonują usługi, którzy prezentują tutaj rośliny wyhodowane w swoich gospodarstwach, prezentują sprzęt rolniczy służący zbiorom. I miejsce, w którym promuje się przedsiębiorczość, to się liczy. Z jednej strony nieprzebrany tłum mieszkańców Zduńskiej Woli, ale też przyjezdnych, bo to wydarzenie przyciąga mieszkańców sąsiadujących powiatów i wielu wystawców. Z roku na rok więcej, to znaczy, że gospodarka się rozwija, to znaczy, że zduńskowolanie znajdują miejsca dla swojej aktywności, pracowitości i cieszę się, że możemy te działania wspierać unijnymi środkami. Wszędzie musimy się chwalić i lokalnie, i globalnie, i Polska musi się chwalić na targach międzynarodowych, a i na tych lokalnych też warto jest się pokazać. Ja uczestniczę z przyjemnością, zawsze dokonuję stosownych zakupów i myślę, że jest to bardzo miła atmosfera. Po pierwsze się spotykamy, po drugie producenci mają okazję zrobić sobie reklamę. Wszystko jest okej. Odwiedzający mieli okazję zobaczyć wiele różnorodnych tematycznie stoisk. Od ręcznie wykonanych ozdób do domu i ogródka poprzez wiklinowe kosze, sadzonki i nasiona krzewów ozdobnych, różnorodne maszyny i piece grzewcze, aż do materiałów budowlanych. Każdy znalazł coś dla siebie. Jak się podoba kolejna edycja wystawy tutaj w Zduńskiej Woli? Bardzo fajnie, bardzo duża, podoba się. A który raz pan tutaj jest? No, już nie zliczę, który z kolei. Piąty, szósty na pewno. Jak pan ocenia poprzednie wystawy, a tą? Z roku na rok coraz większa. Miłośnicy miodów mogli spróbować różnorodnych jego gatunków. Miody tutaj z centralnej Polski to także rzepak, wielokwiat, akacja, lipa. Miody leśne, także w centrum lasu stawiane są ule spadziowe, gryczane, też wywożę na gryczane pola i miody wrzosowe. Na co miód jest dobry? Miód jest na wszystko dobry. Od wszechczasów jest panaceum na wszystkie choroby. To jest nasze lekarstwo na serce, na układ krążenia. Żołądkowe sprawy, wątrobowe, także. Duże zainteresowanie wśród odwiedzających wzbudziły ptaki ozdobne. Bażanty, kilka gatunków różnych kaczek, kurek też, no i pawie. Czy trudna jest hodowla takich ozdobnych ptaków? Nie, szczególnie pod względem pokarmowym to raczej nie wymagają dużych jakichś tam wymagań, tylko w zasadzie zabezpieczenie przed drapieżnikiem, przed gryzoniem jakimś, ucieczką, a poza tym przyjemne, wdzięczne, śpiew, popatrzyć, odpoczywa się przyjemnie. Miłośnicy piwa mogli spróbować wyrobów z zduńskowalskiego browaru. Browar powstał w 1892 roku, założył równolegle z browarem łódzkim powstał browar zduńskowolski. Założył go Zenon Anstadt. Później było kilku właścicieli. Jak do tej pory? Cieszy się dużym zainteresowaniem? Dzisiaj? No, proszę spojrzeć. Stoły są zastawione, ludzie piją piwo. Piwo smakuje, tak więc to jest najważniejsze. W trakcie wystawy zaprezentowano również psy i koty do adopcji i udzielano porad dotyczących wyboru odpowiedniego pupila do domu. Wystawa rolno-przemysłowa to okazja do zapoznania się z nowinkami technicznymi, a także ofertami różnorodnych przedsiębiorców. Na wystawie nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych, a także występów artystycznych, które przez cały dzień umilały zwiedzającym spacer po szpalerze stoisk. Dzisiaj powiat zduńskowolski to zarówno miasto, jak i również tereny ziemskie wokół, stąd też ma charakter uniwersalny, zarówno rolny, jak i przemysłowy, a przede wszystkim pokazuje klimat przedsiębiorczości tej ziemi, ludzi, którzy tutaj na niej pracują,
którzy różne produkty mają, różne towary, różne usługi i chcą je pokazać. Ma to również wielką moc promocyjną potencjału gospodarczego, dzięki czemu jesteśmy takim wyróżnikiem na mapie województwa łódzkiego. Mogę tylko powiedzieć tyle, że to jest pełny sukces powiatu zduńsko-wrocławskiego. Te tłumy, które tutaj przez tą wystawę się przewijają, świadczą o tym, że ta wystawa to był strzał w dziesiątkę. Pomysł wspaniały, wiem w jaki sposób władze powiatu zabiegały o wystawców. Przyznam się szczerze, że podpatrzyłem to i będę również kontynuował w wielu imprezach, które będą organizowane w naszym powiecie. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję sukcesu. Ci, którzy przyjechali do Zduńskiej Woli, nie żałowali. To są takie ciekawe różne rzeczy, różne rośliny, także no ja myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. A w tym roku jest bardzo ładnie, jest dużo ludzi, jest dużo stoisk i ładne są. A coś szczególnie się podoba? No te kwiaty tutaj to są, no. Szczególnie kwiaty. No bo stoiska, no to jak stoiska. No zwierzęta są ładne, no. Czy to dobry sposób na promocję swoich usług? No oczywiście, że tak. Te promocje to jak teraz, no to pewnie, że dużo kwiatów się kupuje, no bo są tańsze, nie o wiele i jest taka okazja, chociaż raz na rok taka impreza powinna być częściej tak u nas. 16. edycja regionalnej wystawy rolno-przemysłowej w Zduńskiej Woli po raz kolejny okazała się sukcesem, którego świadectwem są licznie przybyli goście. Ci, którym w tym roku nie udało się tam być, będą mieli taką okazję dopiero za rok.